Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję za mecz Puławą, Marcinowi i zawodnikom. Scenariusz był dosyć jasny, znaczy będzie to mecz bardzo intensywny, niełatwy dla obu drużyn. Chcieliśmy od początku zacząć na odpowiednim poziomie w obronie, pomóc trochę Wichurze w bramce, co nie do końca się udało. Mieliśmy też problemy ze skończeniem akcji bardzo dobrze w bramce w tych momentach, szczególnie jeden na jeden Koszowy się pokazał. Natomiast w drugiej części wyszliśmy trochę odmienieni, trzeba przyznać. Zagraliśmy mądrze w obronie, agresywnie. Bardzo dobra postawa na drugi w obronie Tomka i Gilberto Duarte, ale nie tylko, bo tam Maciek Harował z puszką w środku, także cały zespół zasłużył sobie na to, żeby ten mecz już w drugiej połowie w jakimś tam aspekcie kontrolować i to było widać. Także jesteśmy bardzo oczywiście zadowoleni z tego wyniku. To nie jest łatwy teren, Puławy się rozwijają. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję. Gratuluję zwycięstwa. No, mecz myślę, że mógł się podobać. Tutaj, tak jak Piotrek wspomniał, w drugiej połowie troszeczkę u nas brakowało tempa gry w ataku, zwłaszcza, bo już nie mieliśmy tak dogodnych pozycji do zdobycia bramki, między innymi przez nasz brak tempa i no, troszeczkę agresywniejszą obronę przeciwnika. Wiadomo, gra się tak, jak przeciwnik pozwala i tutaj troszeczkę trudniejsze te warunki postawili w drugiej połowie. My natomiast właśnie zamiast grać zespołowo próbowaliśmy gdzieś jakichś akcji indywidualnych. Płock tylko na to czekał i przerywając nam akcję zmuszał do oddawania rzutów z nieprzygotowanych pozycji. A wiadomo, że bramkarzy ma bardzo dobrych i takie piłki właśnie z niezbyt dogodnych pozycji odbijali i tu był myślę nasz największy problem. Na pewno brakowało u nas też Wadima Bogdanowa, bo w pierwszej połowie walik Koszowy pobronił super, natomiast w drugiej widać było troszeczkę już ta jakość jego gry spadła. Ale no, głównym takim czynnikiem, który pozwolił Płockowi wygrać, była ich gra w drugiej połowie w obronie i nasz brak tempa właśnie w ataku również w tej drugiej połowie. Także jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia jeszcze w ostatnich meczach w Lidze Mistrzów. Odpisz w komplecie, a co ty dalej w odpowiedzi? Trudny mecz, pierwsza połowa troszkę nerwowa. Zrobiliśmy tak dobre sytuacje do rzut, sam na sam, ale bramkarz się w połowach obronił. W przerwie rozmawialiśmy między sobą, musieliśmy się więcej psychicznie przygotować na to i pokazaliśmy i dobrą obroną, troszkę tych łatwych bramek było w drugiej połowie i w końcu mieliśmy wszystko w swoich rękach, tam 5-6. I bardzo się cieszymy, wygrane tutaj w Puławach. Było bardzo trudno, wiedzieliśmy, że tak będzie, ale udało się.
No gratulacje dla zespołu z Płocka. Myślę, że pierwsza połowa taka, jaką sobie ustaliliśmy, żeby nie dać Płockowi odejść na nie dać sobie narzucić ich tempa gry i trzymać się wyniku przy remisie, nawet udało nam się prowadzić. No i druga połowa, wkradło się jakoś na początku rozprężenie i taki mocny zespół jak Płock, gdy odejdzie na kilka bramek, to już ciężko jest wrócić do tego meczu, złapać dystans. Zagrali super w obronie, bramka im odbiła i stąd myślę, że też taki wynik. I jeszcze raz gratulacje i powodzenia w najbliższym meczu w Weszpie. Kulturalnej atmosfery, zadopingowania azotu do samego końca.